również to jest do badanego okresu. To jest wszystko w porównaniu styczeń-luty. Szanowni Państwo, co możemy zrobić? Przede wszystkim musimy zmienić formę wynagradzania personelu lekarskiego, przynajmniej w oddziałach zawodowych, czyli żeby mieli płacone od punktu, ewentualnie jeszcze rozważamy, jaka to będzie forma tego. I jeszcze od efektów pracy i od wyniku finansowego. Chcemy to bardzo ściśle powiązać, żeby uniknąć takich sytuacji. Dalej może kolejna rzecz to jest uruchomienie pakietu onkologicznego. W Tomaszowskim Centrum Zdrowia pakiet onkologiczny, można śmiało powiedzieć, nie działa. Styczeń, luty nie wykonano żadnego świadczenia w pakiecie onkologicznym. Żadnego. Ja tu powtórzę jeszcze raz, to jego brak motywacji do pracy. Tak, jeżeli mamy płacone za godziny, to nie ma jakby, jest to nowość, dodatkowa rzecz do pracy. Dużo biurokracji w tym jest. Musimy też coś z tym zrobić. Kolejną sprawą jest brak osób na oddziałach odpowiedzialnych za prawidłowe kodowanie jednorodnych grup pacjentów, czyli świadczeń. Nie ma takich osób na oddziale. Każdy koduje świadczenia jak chce. Nie ma żadnej kontroli w tej chwili nad tym, aby zobaczyć, czy pacjent ma zrobione, miał zrobione USG, czy ono zostało dopisane. Również na tą sytuację nacisk będziemy brali. Osoba odpowiedzialna za kodowanie świadczeń w oddziałach. Przy okazji też bym chciał przedstawić mojego pełnomocnika do spraw medycznych, doktora Kamila Szyszowa. Ja bym chciał również, żeby powiedział, jeśli chodzi tutaj, odniósł się troszeczkę do jakości, do poprawy świadczeń. Bardzo proszę. Witam Państwa. Tak jak prezes wspomniał, niewykonanie pakietu onkologicznego to jest jeden z przykładów. Mamy kilka rażących sytuacji, z którymi lekarze, można powiedzieć, na oddziałach, a głównie ordynatorzy sobie nie radzą. Pakiet onkologiczny przed 1 stycznia. To jest obowiązek lekarza, obowiązek ordynatora, żeby prowadzić tych pacjentów i rozliczać. Powinniśmy te pieniądze już na koncie mieć w takiej jednostce. Przeanalizowaliśmy długość hospitalizacji. Średnia długość hospitalizacji w oddziałach niezabiegowych, zachowawczych, to jest 6 pełnych dób. Ideałem jest 3-3,5, maksymalnie 4 doby hospitalizacji. NFZ optymalizuje płatność po 3 dobach. Mamy 6 dób, czyli długość jest dwukrotnie większa, 2 razy więcej pieniędzy płacimy na osobę dzień tego pacjenta, który de facto tą samą diagnostykę ma wykonaną w ciągu 6 dni, co powinien być wykonany i wypisany w 3 bądź maksymalnie 4 dobie. Co więcej, nie mamy POZ-u. POZ jest pierwszą furtką, która pozwala nam uruchomić ten pakiet onkologiczny. Nie mamy prowadzonej diagnostyki w poradniach. Można by scelować diagnostykę, mówię głównie o diagnostyce obrazowej, i ten pacjent już w poradni powinien być przygotowany do hospitalizacji. To też zmniejsza koszty działania oddziału. To są na razie wstępne analizy, które przeprowadziliśmy. Będziemy się starali je wdrażać. Nie wiemy, na ile spotkamy się z owocną współpracą ordynatorów obecnych, którzy jak zapowiedzieli, pracują to od kilkunastu lat. Natomiast nie wykazują chęci, w związku z, wydaje nam się, z formą wynagrodzeń, jakie otrzymują. Lepiej nie robić dużo, a za te same pieniądze. Będziemy to dalej analizować i wdrażać ci program naprawczy. Dziękuję. Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów do konkursu ofert, do zmiany tej formy wynagradzania lekarzy. Jeszcze jesteśmy na etapie przygotowań, natomiast nie chciałbym jeszcze mówić konkretnie, jakie będą kryteria, ale to na pewno szybko o tym powiadomimy.
Natomiast wydaje się, że tą sytuację związaną z wynagrodzeniami niestety będziemy musieli jakby poświęcić dużo czasu, żeby to odkręcić. Same, nawet gdyby doszło do ewentualnego rozpisania konkursu i zatrudnienia tych samych czy nowych lekarzy w ramach kontraktów, potrwa to co najmniej 4 miesiące, dlatego że obowiązuje nas 3-miesięczny okres wypowiedzenia. I żeby teraz naprawić to wszystko, myślę, że to jest około 4 miesięcy. Nie da się tego wcześniej zrobić. Będziemy również szukali, czy ograniczenie zakupów sprzętu jednorazowego, bo są bardzo duże kwoty na to idą i można je spokojnie obniżyć. Natomiast tymi wynagrodzeniami wiadomo, trudno będzie zabrać i zmodyfikować i obniżyć proporcjonalnie wprost do przychodu z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby nam to pozwoliło uzyskać dodatni wynik finansowy. Dobrze, teraz oddam głos panu staroście i prosił też pana Arkadiusza Jeleckiego, Rady Sejmiku Wojewódzkiego, a później przejdziemy do serii pytań. Proszę Państwa, ja tak tylko tytułem podsumowania, bo w takim odbiorze społecznym, gdy ktoś słyszy o pewnych rzeczach, może spotkać się z inną interpretacją, a szczególnie z tymi tak zwanymi nadwykonaniami. Bo gdyby tu siedział ktoś, kto tak tyle o ile, ale coś tam wie na temat służby zdrowia, kontraktowania, to doszedłby do jednego prostego wniosku. No proszę Państwa, co Wy opowiadacie? Przecież szpitale na tym żerują, robiąc tak zwane nadwykonania. No bo to jest wiadomo coś, co jest ponad limit, za co Narodowy Fundusz z reguły płaci, bądź powinien płacić. A więc o takie rzeczy powinno się zabiegać. Takim mówię, na prost teoretycznym stwierdzeniu. Natomiast u nas doszło do rzeczy niesłychanych. Nadwykonania, które zostały wykonane, gdyby w ogóle ich nie było, byłoby dużo, dużo lepiej dla szpitala, niż gdy one zostały zrobione. Bo jak słyszeliście Państwo z relacji prezesa, sam koszt tylko za pracę pracownika, no tutaj lekarza i personelu medycznego, przewyższył zwrot za nadwykonanie. Nie mówiąc o środkach medycznych, o obiekcie, o wszystkim tym, co z tym związane. Więc, drodzy Państwo, zobaczcie, gdzie zabrnęliśmy. To, co innym szpitalom przysparza dodatkowy dochód i zabijają się o to, dla nas stało się kosztem dla szpitala. No, tak się dzieje w przypadku niekontrolowanej sytuacji, gdy każdy robi, co chce, nikt nad tym nie panuje, wszyscy to mają gdzieś. Nikt nawet tego nie sumuje. No owszem, sumuje się to na koniec roku. Ja pamiętam pierwszy mój miesiąc urzędowania, to jest miesiąc grudzień. Właśnie cały czas byłem upewniany, panie starosto, nie ma sprawy, no wynik wychodzi może na poziomie 800 tysięcy na plusie, ale dojdą nadwykonania, to my na tym zarobimy. I te nadwykonania tak mi się zakodowały w głowie, że o matko, byle ich tylko było najwięcej, no bo rzeczywiście tymi nadwykonaniami nadrobimy złą sytuację, a daj Boże jeszcze wyremontujemy jakieś wydziały, oddziały, żeby dalej modernizować i usprawiać nasz szpital. Stało się absolutnie dokładnie odwrotnie. Gdyby w ogóle nie było nadwykonań, byłoby dużo, dużo lepiej dla naszej placówki. Owszem, tylko i to mnie zbulwersowało najbardziej. No proszę Państwa, mamy stały dochód w szpitalu. To jest elementarz. No nie wiem, nawet nie muszę powiedzieć do licealisty. No gdyby nie prowadził działalności gospodarczej, z tym nie miał styczności żadnej, no to na logikę biorąc, jeśli mam stały dochód i wiem, że więcej mi nie przybędzie, jak można było w ubiegłym roku dwukrotnie kontraktować nowe umowy z lekarzami, podwyższając, tak jak Państwo widzieli, na wykresie. Czyli świadomie zwiększając koszty, a koszty osobowe są największymi kosztami i to wszędzie, u każdego pracodawcy praktycznie. Więc jak można było do takiej sytuacji dopuścić, kiedy było absolutnie rzeczą pewną, że od nowego roku wchodzi tak zwane aneksowanie starego kontraktu, a nie nowe kontraktowanie. Czyli perspektyw na zwiększenie dochodów nie było żadnych.
A mimo to zrobiono to i takie właśnie są oto efekty. To tak do powiedzenia, jeśli chodzi o te nadwykonania, bo to mnie uderzyło najbardziej, że stała się rzecz niesłychana, nadwykonania, które miały być dodatkowym dochodem dla szpitala, stały się dodatkowym kosztem dla szpitala. To tyle z mojej strony, dziękuję. Jeszcze przepraszam, pozwolę sobie jeszcze tutaj powiedzieć, o czym Pan mówił, Pan Starosta. Nowa, w której przymierzamy się, nowa forma finansowania świadczeń pozwoli nam zapłacić za pracę wprost proporcjonalnie do tego, co nam Narodowy Fundusz zapłaci. Czyli wynagrodzenie, jeśli Narodowy Fundusz nam zapłaci 30% za nadwykonania, czy one będą na poziomie miliona, czy dwóch, czy trzech, my też personelowi lekarskiemu, medycznemu zapłacimy wprost proporcjonalnie do tego, co nam Narodowy Fundusz zapłaci. A teraz z godzin lekarze pracowali pełną parą, wynagrodzenia na, po 7 lekarzy na oddziale w dzień, pracowali pełną parą i dodatkowo wygenerowali takie wykonanie, a my musieliśmy za tą pracę zapłacić. Dzień dobry Państwu. Pozwolę się przywitać najpierw. Chciałem powiedzieć kilka zdań z punktu widzenia osoby, która w ogóle ma jakieś dość duże już doświadczenie w ramach nasoczni. Teraz od niedawna też mam okazję pracować, zajmować się tą sytuacją w naszym szpitalu. Po pierwsze, to co dostaliśmy w grudniu, to zaczęliśmy pracę na początku grudnia, czy tak w połowie powiedzmy, to był tak fatalny system organizacji, braki i problemy z udostępnieniem dokumentów. Właściwie brak rejestru umów, które funkcjonują w tym szpitalu. Brak mi słów, staram się, no chyba nie mówiłem publicznie, nie chcę tego przesadzić, ale naprawdę przyznam Państwu, że jak na tak dużą instytucję, no stan organizacji był na jakimś poziomie przedpotopowym. W dodatku problemy, tak jak powiedziałem, z dostaniem się do dokumentów, braki elementarne, że tak powiem, w komunikacji między komórkami, to jest pierwsza sprawa, którą napotkaliśmy. Druga sprawa to właśnie, jak powiedział Pan Prezes, bo Pan Prezes zaczął pierwszy dnia lutego pracować, to jest kwestia, o tym chciałem krótko powiedzieć, wyjątkowego skandalu i rzeczy zupełnie nie do pomyślenia współcześnie, żeby na taką skalę, w takim wymiarze ponad przyszłości, to Pani nie wiemy, ile nas to wyniesie, zapewne dobrze ponad 1 000 000 złotych. To jest ten cały błąd Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę Państwa, Fundusz Świadczeń Socjalnych to jest coś tak podstawowego jak płaca zasadnicza. Nie wiem, ktokolwiek się zajmuje jakimkolwiek zarządzaniem, bywał w ogóle, że mówię, zarządzał, że jakąkolwiek instytucją, ma pojęcie, jak to działa. Jest tylko jedna istotna rzecz w Funduszu Świadczeń Socjalnych, jego socjalność. Innymi słowy, musimy dopasować to świadczenie do sytuacji materialnej człowieka. Inaczej to ma charakter tylko wynagrodzenia, powinno być oskładkowane. Tutaj tego wydochowano i te ponad 1 000 000 złotych będziemy musieli zapłacić w przyszłości. Tak naprawdę wielkie pytanie polega na tym, czy mamy się odwoływać, walczyć, czy udawać przed opinią publiczną, że są szanse, bo wygląda, wiele na to wskazuje, albo wszystko na to wskazuje, że tych szans nie ma, albo są znikome. Zresztą trzeba sprawdzić do końca, bo bywały też przypadki także w szpitalu, że rzecz niewykonalne zdawały się, okazywały się wykonane. Ale patrząc na ten protokół, naprawdę rokowania są złe. Proszę Państwa, jak można dopuścić do takiej sytuacji, że przez 4 lata, 2011, 12, 13, 14 do 31 października, żeby tak ten fundusz sobie funkcjonował? Ja tego do dzisiaj nie pojmuję, może nigdy nie pojmę. To zostanie rzecz na zasadzie jakiegoś fenomenu. Na dzień dzisiejszy ta kwota na pewno z odsetkami przekracza 1 000 000 złotych, będzie się pogłębiała. Czekamy na decyzję, ja rozumiem, i tam będzie zarząd musiał się decydować. Mamy wątpić wszyscy o to, żeby decyzja była idealna, taka jak powinna być, co do odwołania lub nie. To jest ponad 1 000 000 złotych, które straciliśmy bezpowrotnie, tylko i wyłącznie przez rażące braki w ogóle w jakimś pojęciu o zarządzaniu, bo tu nie można mówić w ogóle o zarządzaniu, przez jakieś w ogóle luki umysłowe, nie wiem jak to w ogóle nazwać tak naprawdę. Nie wiem, przesadzać, a już też tam denerwować. Podobnie sprawa wygląda w kilku innych miejscach. Prawdopodobnie jeszcze się będą pokazywały następne tematy, które albo są jeszcze nie do końca wyjaśnione, Pan Prezes pewnie nie chce może wspominać, ale wiemy, że chodzą gdzieś tam wokół. Sytuacja nie jest wesoła. Chyba największy problem, przed którym stoimy, oprócz tych złych odkryć, i ja tutaj z Panem Starostą
Wygląda, że ogromną sympatią i szacunkiem, akurat pozwolę się odrobinę nie zgodzić, bo pan starosta powiedział, że mamy zysk na koniec 2014 roku. Ja jeszcze nie jestem pewien, czy ten zysk mamy. Myślę, że to się wyjaśni, a jeżeli na pewno grupą, grupą mniejszy niż pierwotnie gdzieś tam był szacowany. Myślę, że on będzie na poziomie kilkuset tysięcy, na co powinno wpływać wiele różnych zdarzeń, które też między innymi w ostatnim czasie się działy, więc tutaj raczej też ta informacja czy opinia o tym, że jest dobrze, niekoniecznie się, że tak powiem, w bilansie rachunku wyników, rachunku przepływów, informacji dodatkowej potwierdzi. Ale pewnie pan prezes więcej powie, że to wynik powinien być już chyba domyślany. A nawet jeżeli ten wynik będzie na papierze niezły, to i tak widzicie państwo po 2 miesiącach, że dynamika tutaj przychodów i kosztów jest zdecydowanie naszą niekorzyść. To się zdarzyło głównie w zeszłym roku. Prawda, panie prezesie? Że ten wzrost wynagrodzeń, przede wszystkim właśnie na kontraktach, miał do czynienia głównie w drugiej połowie roku. I to jest rzecz fatalna, bo w tym momencie mamy podpisane umowy, funkcjonują zobowiązania z żywymi ludźmi, którzy świadczą usługi, a my musimy dojść do odwagi finansowej, nie zadłużać szpitala, nie iść przebać. To są potężne kwoty. Ten wykres dobrze pokazywał, że 2 lata temu bilansowały się nad te koszty z przychodami, a dzisiaj jak to wygląda, to jest po 300 tysięcy straty z paliwem. I żebyśmy nie przesadzali, bo ja dobrze rozumiem, że to bardzo prawdopodobnie nas wyjdą uznane nadwykonania, żebyśmy nie tworzyli takiej sytuacji, że to jest również bardzo źle. Jest źle, ale myślę, że to są problemy uleczalne. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że naprawdę jest chyba taka okazja, żeby ten szpital stał się po prostu profesjonalną firmą. Chcę powiedzieć, że mamy głębokie przekonanie i mamy chyba wspólnie tu z panem starostą, wiele innych osób, które tutaj uczestniczą w tej rozmowie dzisiejszej, zaufanie do pana prezesa, który ma niełatwe zadanie i dużo trudniejszy ubór niż początkowo może myślał, ale ma wszelkie kwalifikacje, wszelkie doświadczenie, żeby sobie z tym w przyszłości radził. Natomiast mi się wydaje, że sprawa kluczowa polega na tym, żeby w momencie utrzymać, złapać równowagę finansową, żeby miesiąc do miesiąca nie pogrążali się w stracie, nie uruchamiali złego jakby procederu. To jest jakby zadanie do końca roku do wykonania, to wcześniej. Druga kwestia to jest połączenie tych wynagrodzeń, które powinny być może dość wysokie, ale jednak z jakością, ilością pracy, zabiegów, punktów, które z tego wynikają. Ja ze swojej strony daję szeroką pomoc, pracę, ile potrafię, przyciśnął, że też będę tym wszystkim pomagał. Natomiast jeszcze raz to pytanie, które chyba ostatnio do Pantala nawet powiedziałem, wymaga odpowiedzi, mianowicie co też z odpowiedzialnością za tego typu sytuacje, jak 1 000 000 złotych bez sensu, ułupionie, kompetentnie, ignorancko straconych pieniędzy. Co z tym zrobimy? Rozumiem, że księgowa sama jakby doszła do wniosku i się ukrała i jakby odeszła w lutym z tej spółki, ale nie jestem pewien, czy to jest koniec sprawy. Dziękuję bardzo. Dobrze, jeżeli państwo pozwolą, to serię pytań rozpocznę osobiście i panie prezesie chciałem zapytać, bo rozumiem, że zobowiązania z tytułu tych składek ZUS-owskich, które zostały wskazane jako dowód, wiążą się też z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. No bo skoro mamy do czynienia z dochodem, no to mamy też, powstaje również zobowiązanie podatkowe po stronie osób, które te świadczenia otrzymały. To jest jedna sprawa, czy jak ten temat będziecie chcieli rozwikłać. Druga to rozumiem, że zobowiązania ZUS-owskie, o których mówimy, zawierają też tę część składki ZUS-owskiej będącą po stronie osoby ubezpieczonej, tak? To jest drugie pytanie. Trzecie mam takie, czy mamy już taką ostateczną decyzję z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą wyników kontroli na tych dwóch oddziałach, o których pan tutaj mówił? Chciałem też pana zapytać, czy kontrakty, które państwo pokazywali, dotyczą tylko lekarzy, czy może też jakichś innych grup zawodowych, może jakichś prawników, może nie wiem, może jeszcze jakichś innych specjalistów? I
Rzeczywiście to, ten rachunek, który tutaj Pan pokazał, zrobił na nas spore wrażenie, zapewne na większości z nas. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy to jest taki odosobniony przypadek, czy to jest raczej ogólna tendencja, bo mamy tu różne sygnały ze szpitala. Wiemy, że też są lekarze, którzy zarabiają w szpitalu 3000 zł w porównaniu z tymi 30 kilkoma tysiącami, które Pan tutaj pokazał. To na razie tyle. Jeśli chodzi o rachunek, to był rachunek, można powiedzieć, najwyższy w tym miesiącu. Natomiast faktycznie lekarze na umowę o pracę zarabiają 3000 zł bez dyżurów. Faktycznie tak jest. Natomiast bardzo, bardzo dużo rachunków jest powyżej między 20 a 30 tysięcy zł. Jest bardzo dużo takich. Tutaj, jeśli chodzi o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, należałoby zrobić korektę PIT-ów, tak, dla pracowników, gdyż to był stanowi dochód, i oczywiście pracownikowi potrącić należny podatek od tego, tak, bo to był stanowi dochód. Więc tutaj jeszcze na tym się zastanawiamy, ale z tego co się orientuję, powinniśmy tak zrobić i będziemy do tego dążyć. Ale jak to zrobić bez wyroku sądowego? No bo decyzja ZUS, no to jest decyzja jakby pierwszej instancji, prawda? Nie, od której przysługuje odwołanie. Czekamy na ostateczną decyzję, bo protokół mamy, a czekamy na decyzję ZUS. Co ZUS tam powie? O ile mi wiadomo, to nie jest, tu nie ma instancyjności. Tu jest konkretny płatnik, do którego winniśmy odprowadzać składki tak jak podatek. Oczywiście wszystko jest powiązane, bo składki są powiązane z przychodem i dochodem pracownika. A więc jak gdyby z automatu uruchamia się również złe rozliczenie w rozliczaniu podatku. No bo jeśli pracownik nie odprowadził ZUS-u, czy od pracownika nie odprowadzono składki ZUS-owskiej, to o tyle zwiększył się tak proporcjonalnie jego dochód. On policzył podatek od dochodu tego zwiększonego. A tak naprawdę przynajmniej o tą część pracowniczą składki ZUS-owskiej powinien mieć zmniejszony dochód. Więc to na pewno tak jest i tu nie ma instancyjności, bo to jest instytucja. Owszem, tylko ta decyzja ZUS-u musi być prawomocna i obowiązująca. I wtedy ona uruchamia procedurę prawidłowego rozliczenia. Owszem, możemy udać, że tego nie wiemy, chociaż teraz już pójdzie w media i to wiemy i tego nie unikniemy, ale można by udać, że tego nie wiemy, dobrze, załatwimy na podstawie decyzji ZUS-owskiej prawomocnej sprawę, rozliczymy składki ZUS-owskie, przemilczymy podatek dochodowy i urząd skarbowy, przy czym nie chcę być w skórze tych, którzy to zrobią i przy pierwszej kontroli urzędu skarbowego, co dopiero wyjdzie, nie mówiąc o karach, grzywnach i tak zwanym nadmiarze, więc w ogóle nie bierzemy takiej sytuacji pod... Tu prezes może tego nie mówił, ale ja dopowiem, bo uczestniczę w tych rozmowach, też jestem włączony w ten szpital niemało. Odbyliśmy z prezesem spotkanie z dyrektorem ZUS-u, chcąc nawet uprosić jakieś takie ludzkie podejście do obecnej sytuacji, zastanego stanu rzeczy. No jedyną rzeczą, którą mogliśmy wynegocjować, no nie wiem, czy można negocjacją nazwać, ale taką formą jak gdyby podejścia do sprawy, to jest to, że pewnie ZUS się skłoni do rozłożenia nam spłaty w ratach, a więc trochę nam się to rozłoży może na 3 lata, więc ta spłata będzie mniej bolesna, ale rozliczenie musi nastąpić w ogóle bezdyskusyjnie. To jest cały proces. ZUS nawet jest do tego stopnia zdeterminowany, że odreguluje swojego pracownika, pod którego kontrolą będziemy te rozliczenia weryfikować, poprawiać, bo to, proszę Państwa, są 3 lata. To nie jest ostatni rok, to są 3 lata. Więc to będzie potężna rzecz, którą trzeba będzie wykonać, potężna operacja, ale tu w ogóle nie ma dyskusji. Można iść, owszem, w spór
ze ZUS-em, że ZUS nie ma racji, ale jakbyście Państwo, to prezes też o tym nie mówił, ale doczytali protokół z kontroli, to byście zobaczyli, że tak naprawdę kropkę nad i tego, że nie możemy iść do sądu, postawiła główna księgowa szpitala. No bo jeśli wprost osobie kontrolującej mówić, że regulamin nie zakładał takiej wypłaty, takiej formy wypłaty, no to proszę Państwa, to jakby powiedzieć, nie wiem, policjantowi, tak ukradłeś, a potem nie, no iść do sądu, że policjant nie ma racji. No, absolutnie to jest nie do przyjęcia i sami się poddaliśmy, mówiąc, przyznając się, że było to robione nieprawidłowo. No więc, jeśli główna księgowa mówi, robiliśmy to nieprawidłowo, no to z czym pójdziemy do sądu? Że co powiemy? Że główna księgowa się pomyliła, bo się zwolniła? No więc tu w ogóle nie tędy droga i pewne rozliczenia nas czekają i ja myślę, że jako starosta będę tego oczekiwał od prezesa, że panie prezesie, system naprawczy, który pan tam wiem, że dziś ma, ale też bym prosił, aby może nie do końca podrążyć temat, bo że państwa wchodzą kontraktowania za rok. My naprawdę musimy być konkurencyjni w stosunku do innych szpitali, a więc nie o wszystkich mechanizmach chcemy do końca powiedzieć, no bo konkurencja słyszy i wie. Więc mamy system naprawczy, ale ja tu oczekuję od prezesa natychmiastowego podjęcia działań właśnie naprawczych. Panie prezesie, tak jak mówi przysłowie polskie, połowę zrobił, kto od razu zaczął. Więc ja myślę po dzisiejszym dniu, to pan przystępuje do nawet trudnych decyzji, czy nawet bardzo trudnych decyzji, nawet personalnych, ale pan przystępuje i to realizuje, tak sam pan powiedział, to jest 3-4 miesiące. Jeśli chodzi o kontrolę z Narodowego Funduszu Zdrowia, te dwa oddziały. Narodowy Fundusz, tak wcześniej powiedziałem, zakwestionował te świadczenia. Każda hospitalizacja była, że tak powiem, strona po stronie sprawdzana i udało się coś z tego uratować. Do zwrotu, jak mówiłem, 344,879 zł. Według nas umowy z personelem lekarskim nie przewidują takiego regresu. Tak są skonstruowane. Będzie sytuacja polega na tym, że lekarz starał się dobrze zakodować świadczenie. Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, że nie powinno być tak zakodowane, bo na przykład nie było tej pacjentka przy porodzie, powodem porodu było naciśnienie tętnicze. Nie było to wpisane. Na przykład. Może miała, faktycznie tak było. Wiedział, że miała, że było mierzone, poród ma się rozpocząć. To wpływało również na wysokość punktacji. Teraz kto, jeżeli w dokumentacji medycznej opis pielęgniarki się nie zgadza z lekarzem, jest niespójne, też do kogo dochodzić? Kto zawinił w tym, tak? No bo NFZ badał strona po stronie dokumentację. Moim zdaniem przy tej formie zatrudnienia, czyli to wracam znów do tych godzin, nie ma do czego się odnieść. Ordynatora nie potrafię tego powiedzieć. Jeśli by była forma finansowania od punktu, że zapłacone za NFZ punkty, wtedy byśmy mogli chodzić, bo zrobiliśmy korektę. Bo te świadczenia generalnie fundusz zapłacił. On zapłacił za wszystkie świadczenia, tylko pomniejszone o liczbę punktów. Do innej grupy zostały te świadczenia zakwalifikowane. Nie widzę na podstawie tych umów zawartych, żeby zrobić jakikolwiek regres na tą chwilę. Świadczenia, chcę powiedzieć jeszcze. Świadczenia te zostały skorygowane i faktury korygujące do NFZ-u. Tak procedura wygląda, że najpierw usuwamy wszystkie świadczenia, które Narodowy Fundusz zakwestionował, gotujemy je od nowa na podstawie tego, co fundusz zalecił, jak powinno być rozwiązane. Świadczenia korekty zostały dokonane w laryngologii, jak i w ginekologii i w oddziale. Natomiast kara, te 59 tysięcy, to jest jakby za nie wiem, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, za brak paszportów sprzętu, że sprzęt był wykazany, który nie był w miejscu udzielania świadczeń. Takie, że tak powiem, kara umowna może stanowić 1-2% wartości umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pytania? Tak.
Pan Piotr Majchrowski, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Trudno tutaj mieć zarzuty.